Witam Państwa po przerwie. Witam również mojego kolejnego gościa. Ze mną już pani Monika Łagodzińska, prezes Fundacji Kształcenia Ustawicznego Peritia. Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat działalności fundacji, czym zajmuje się właśnie ta fundacja. No właśnie, Fundacja Kształcenia Ustawicznego. Cóż to za organizacja? Kształcenia ustawicznego, czyli kształcenia przez całe życie. Peritia wywodzi się od słowa łacińskiego peritus, oznaczające świadomy. Czyli tak naprawdę to co robimy, to staramy się prowadzać, trudno powiedzieć, czy uczyć, ale uczyć o tym, żeby mieć świadomość tego, co się w życiu chce robić i kim chce się w życiu być. I to robimy dzięki naszym warsztatom, spotkaniom z praktykami. Jesteśmy bardzo, bardzo nastawieni na praktyczne działania. Ja jestem po wielu latach w biznesie i wiem, jak tej praktyki właśnie brakuje. I stąd te wszystkie nasze wydarzenia staramy się, by były jak najbardziej praktyczne. Tak więc w jaki sposób fundacja stara się kształcić, jakie przedsięwzięcia organizuje, podejmuje, jakie warsztaty, wydarzenia organizuje fundacja? Mamy takie cztery filary. Pierwszy związany jest z organizacjami pozarządowymi, czyli fundacjami i stowarzyszeniami, bo to się może bardziej kojarzyć niż same organizacje pozarządowe. I tutaj mamy Centrum NGO Poznań. Drugi filar to praca z młodzieżą, ze studentami, gdzie wypełniamy lukę, o której wcześniej rozmawiałyśmy, czyli lukę pomiędzy tym, co jest, a tym, co potrzeba. Pokazujemy, zapraszamy praktyków i organizujemy również w listopadzie tego roku kolejną już edycję Wielkopolski Przedsiębiorczej i Kreatywnej. Takie dwutygodniowe wydarzenie, które miało miejsce w kwietniu, będzie miało miejsce w listopadzie po raz kolejny. Kolejnym elementem jest dziś coaching. Tutaj zahaczamy i o młodzież, i o studentów, i organizacje pozarządowe. I jeszcze mamy projekty związane z jakąś taką naszą potrzebą wymiany międzynarodowej i też nabywaniem doświadczeń od innych osób. W Poznaniu najbardziej widać i słychać nasze centrum i właśnie Wielkopolskę Przedsiębiorczą i Kreatywną. No właśnie, czy ta Wielkopolska jest taka przedsiębiorcza i kreatywna, czy może trzeba tej Wielkopolski dopiero tego nauczyć? Jest jak najbardziej. Myślę sobie tylko, że czasami młodzi ludzie nie do końca wiedzą, gdzie szukać orientacji. I to, co staramy się zapewnić, to to, żeby mieli możliwość przyjrzenia się temu. Jak może być, kiedy zakłada się własny biznes, startup, jak może być, kiedy pracuje się dla korporacji. Mają możliwość spotkania się z praktykami, posłuchania tego, jak to u nich było, jakie były plusy, jakie minusy. I oczywiście to, co jest, myślę, najcenniejsze, posłuchania tego, co się po drodze nie udało. U nas niestety mamy taką trochę skazę na tej naszej mentalności polskiej, gdzie wydaje się, że porażka jest absolutnym, no już w momencie, kiedy się taka porażka wydarzy, to jest absolutny koniec. Tak. W Stanach porażka jest tylko i wyłącznie informacją zwrotną. Ja pamiętam taką bardzo fajną rzecz z TEDx Woman, gdzie pewna zakonnica amerykańska powiedziała, że dla niej, ja to zacytuję po angielsku, to jest failure is a learning situation, czyli tak naprawdę błąd to tylko jakaś informacja, która nas czegoś uczy. To jest coś, co nas uczy. Dokładnie. I myślę, że to jest właśnie najcenniejsze, żeby w końcu zrozumieć, że tak naprawdę nawet ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy dzisiaj osiągają sukcesy również na naszym polskim, nawet wielkopolskim rynku, też po drodze pewne kwestie im nie wyszły i to nie dlatego, że... Musieli się czegoś nauczyć na własnych błędach. Jeden nasz przedsiębiorca, którego teraz firma ostatnio właśnie, jedna z przedsiębiorcy, tak, jeden startup, który ja znam już dosyć długo. Pamiętam, że chłopacy zaczynali w wieku lat kilkunastu i kilka dobrych biznesów zupełnie im nie wyszło, a teraz mają firmę, która dostała właśnie sponsora z zagranicy i sponsora, udziałowca tak naprawdę, nie sponsora, i mają po prostu bardzo dobrze już ustawioną firmę, a wcale nic to parę lat jeszcze temu zupełnie nie wskazywało, bo gdzieś tam ich drogi po prostu były na zasadzie próbowania, czyli to próbowanie, eksperymentowanie, doświadczanie jest absolutnie elementem kształcenia ustawicznego, czyli kształcenia przez całe życie. W Unii Europejskiej kształcenie przez całe życie to jest kształcenie od bodajże trzeciego roku życia, czyli od momentu, kiedy dziecko idzie do żłobka bądź przedszkola i już wtedy tak naprawdę mówimy o tym, że warto, żeby inwestowało w siebie na różnych platformach, na różnych płaszczyznach, czyli na różnych obszarach, czyli nie tylko to takie nauczanie stricte, że potrzebuje się nauczyć umiejętności, ale mówimy też rzeczywiście o takich szeroko rozumianych umiejętnościach społecznych, nie tylko tej twardej wiedzy. I co najważniejsze, mówimy też o tym, żeby potrafiło uczyć się i umieć eksperymentować, że jak coś się nie uda, to mimo wszystko podejmuje próbę, dalej. Dokładnie próbować dalej. Nie poddawać się. A czy młodzi ludzie, bo rozumiem, że program Wielkopolska Przedsiębiorcza i Kreatywna jest dedykowany przede wszystkim studentom. Tak. Czy właśnie studenci biorą chętnie
właśnie udział w takich zajęciach? Czy te zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem? Przyznam szczerze, że zapisy na warsztaty to jest średnio od 300% do 700% więcej niż jesteśmy w stanie pomieścić. Mhm. Oczywiście jest tutaj taka pewna rzecz, mianowicie studenci zapisują się na wszystko, a potem kiedy przyjdzie co do czego, to już nie bywa. Natomiast we wszystkich naszych edycjach jest to kilkaset osób, które przewija się przez to dwutygodniowe wydarzenie. Teraz było w kwietniu, w listopadzie tak faktycznie już była pełna edycja. Wcześniej mieliśmy tylko spotkania pod hasłem Cytrynarium, czyli właśnie spotkania z przedsiębiorcami. Potem rozwinęliśmy je o warsztaty i pojawiła się Wielkopolska Przedsiębiorcza i Kreatywna. Kolejna edycja będzie w listopadzie. Jak wyglądają takie spotkania w ramach tego programu? Czy są to przede wszystkim wykłady, czy może również jakieś ćwiczenia, forma warsztatowa? Dwa głównie elementy. Pierwsze są to spotkania praktykami. Tutaj staramy się utrzymać taką formułę bardziej spotkań prezentacji i nazywamy to Cytrynarium. Mhm. I druga formuła warsztatowa. Natomiast ponieważ w tej edycji pojawiły się potrzebowania na kilka różnych innych zagadnień. Już pracujemy między innymi nad taką akademią dla niefinansistów, ponieważ okazało się, że w tej edycji wzięło 5 uczelni udział, czyli Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika i Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych Dziennikarstwa, czyli łącznie 5 uczelni. I wyszło między innymi to, że poza Akademią Ekonomiczną niewiele osób wie co nieco o finansach. Więc gdzieś tam pojawiła się taka potrzeba i będziemy chcieli tej potrzebie wyjść naprzeciw właśnie w listopadzie. Pojawił się gdzieś tam temat CSR-u, czyli tak zwanej odpowiedzialności biznesowej, która ma takie czasami negatywne marketingowe skojarzenia i takie też być może marketingowe powinna mieć, ale ona ma też za sobą bardzo fajną taką rzecz, naprawdę myślenie o otoczeniu przez przedsiębiorców. I tak naprawdę to, co chcemy robić, to pokazywać i tą świadomość budować już teraz, kiedy ci młodzi ludzie jeszcze nie są szefami, a już za chwilę będą, czy własnych firm, czy obcych firm, ale będą za chwilkę tak naprawdę zarządzającymi, którzy będą decydowali o tym, jakie środki na co przeznaczać. Żeby mieli świadomość, że biznes ma oczywiście zarabiać pieniądze i tu nie ma dwóch zdań. Tak. Taki ma wymóg, ma wykazywać biznesu. Zysk. Tak. Mhm. Ale ma niezależnie od tego też funkcjonować w społeczeństwie, czyli przekładać w jakiś sposób to, co wygeneruje, na otoczenie. I tu jak najbardziej spełniają się organizacje pozarządowe, które są w stanie fantastycznie z biznesem współpracować i uzupełniać biznes pod tym kątem, pod którym on nigdy się do końca nie sprawdzi, ze względu na to, że nie taki ma cel. Natomiast to nie znaczy, że nie może się podzielić tym, co ma. I tak naprawdę mówimy o tym, żeby to wszystko połączyć, bo tak naprawdę tak to wygląda. Organizacje pozarządowe są takim filarem łączącym trochę państwo z biznesem, czyli tam, gdzie jedno i drugie tak naprawdę nie do końca już ma jak co robić, co nie znaczy, że nie ma że ma jak najbardziej współdziałać. Wspomniała Pani o spotkaniach z praktykami. Czy to przede wszystkim z nimi Państwo współpracują jako organizacja, czy też może specjaliści z danych dziedzin? Najczęściej mamy faktycznie praktyków, nawet osoby, są to najczęściej zarządzające, właściciele firmy, które są w Poznaniu, których tutaj można naprawdę sporo wymienić, bo w poprzednim razem było ich ponad 30 firm z Poznania Wielkopolski, którzy już sobie świetnie radzą, nawet na rynkach nie tylko wielkopolskich, ale polskich, ale również co po niektórzy już za granicą. No, przy biznesach internetowych to w ogóle te granice się zacierają. Staramy się zapraszać absolutnie osoby, które do czegoś doszły same. Tak. I mogą po prostu o tym opowiedzieć, skąd wpadły na pomysł, skąd to się pojawiło, dlaczego tak fajnie jest być na przykład robić własną firmę, czy mieć własną firmę, dlaczego inni twierdzą, że nie fajnie, dlaczego ktoś chce być w korporacji. Więc to, co chcemy, to pokazać różne obszary, różne perspektywy i pozwolić młodym ludziom zadecydować, ale zadecydować świadomie. Gdzie chcą iść i co chcą robić. I taki ma cel tak naprawdę, to budowanie świadomości jest we wszystkich naszych działaniach, przy czym w każdej jest jak gdyby troszeczkę inny element. To jest to budowanie świadomości na zasadzie świadomej własnej kariery, żeby ktoś wybierając, może już nawet studia, bo teraz spotkanie na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych Dziennikarstwa mieliśmy z młodzieżą, z liceum, czyli z grupą wiekową 16-19, która za chwilkę będzie podejmowała decyzję o tym, jakie studia wybrać. I dopiero wtedy. Dokładnie, kierunki. Ale żeby podjęli tę decyzję świadomie, żeby stwierdzili, ok, mam jeszcze teraz 2-3 lata, mogę poeksperymentować, mogę spróbować założyć firmę. Jeżeli nie ja, to z kimś, kto ma ukończone 18 lat. Jeżeli nie firmę, to mogę spróbować gdzieś popracować, mogę spróbować wolontariatu. Mhm. Są różne możliwości. Kwestia jest tylko taka, żeby po prostu wyjść z domu, żeby zrezygnować z opcji siedzenia, być może kolejną godzinę na Facebooku. Ostatnio właśnie, jak miałam zajęcia na Wyższej Szkole Humanistycznej Dziennikarstwa, zapytałam, ile moglibyście czasu dziennie zyskać. Mhm. I
spokojnie, 2 godziny dziennie, tak dostałam informację, że bez najmniejszego kłopotu wystarczyłoby po prostu zrezygnować gdzieś tam z bycia na Facebooku. Jeden z naszych wolontariuszy powiedział w którymś momencie, że w ogóle już nie ma konta na Facebooku, bo zajmowało mu to 8 godzin dziennie, nic z tego nie wynikało i był strasznie nieefektywny. Więc media społecznościowe są fantastyczne, jak wszystkie inne media, wszystkie narzędzia są dla ludzi, tylko trzeba z nich korzystać umiejętnie. Jeżeli to są zabijacze czasu, czy tak zwane pożeracze czasu, to w moim odczuciu szkoda na to czasu. Można zrobić dużo fajniejszych, ciekawszych rzeczy, przy okazji zrobić coś dobrego i zgłosić się jako wolontariusz do jakiejkolwiek organizacji, również do nas. Można popracować przy takim projekcie jak Wielkopolska Przedsiębiorcza Kreatywna, gdzie też byli wolontariusze. Można przyjść do centrum, popracować tam jako wolontariusz. Można zgłosić się na praktykę, na staż. Ważne jest to, żeby być aktywnym, proaktywnym i po prostu spróbować. Tak, dokładnie. O tym, jak jeszcze można pomóc Państwa stowarzyszeniu, będziemy rozmawiać dalej już za chwilę po krótkiej przerwie.